Szukasz informacji o kursie Vipassana i znajdziesz je tutaj wszystkie. Specjalnie dla Ciebie Jagoda opowie, jak było na kursie Vipassana w ośrodku w Polsce, a ja odpowiem na pytanie Jagody na temat tego, jak wygląda ten kurs w Nepalu, w dwóch różnych ośrodkach, w Himalajach i w Parku Narodowym Chitwan. Po to, żebyś mogła i żebyś mógł dowiedzieć się, czy ten kurs rzeczywiście wszędzie organizowany jest na tych samych zasadach. Zapraszam na odcinek, który transmitowany był na żywo na Instagramie Podróże poniżej pasa. Podróże poniżej pasa to historie, których nie opowiedzą ci znajomi. Jest godzina 19:19. Zapraszamy na podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać z pianistką i kompozytorką. Temat bardzo bliski mojemu sercu. Słyszałam to słowo Vipassana jakieś 5 albo 6 lat temu w Nepalu. W ogóle wtedy strasznie hardkorowa sytuacja, bo nasz autobus zawisł nad przepaścią i musieliśmy się ewakuować. I zaczęłam wtedy rozmawiać z ludźmi i poznałam to właśnie słowo Vipassana. Część z nich wracała z tej Vipassany. No i ja sprawdziłam, co to jest ta Vipassana i tam była taka reklama, że to jest technika zapewniająca takie uniwersalne lekarstwo na cierpienie, na dolegliwości. I ja myślę sobie, no coś niesamowitego, chciałabym wiedzieć, co to jest. I okazało się, że to jest technika medytacji, ale to nie jest zwykła medytacja, dlatego że trzeba iść na taki specjalny kurs. No i Jagoda była na takim kursie w listopadzie w Polsce, tak? Tak, zgadza się. I ty też byłaś na takim kursie. Tak, ja byłam w Nepalu i drugi raz też byłam w Nepalu, tylko w innym miejscu. Raz byłam w Himalajach, a raz byłam w Parku Narodowym Chitwan. Widziałam tam nosorożca nawet. Wow. No i ja bym chciała bardzo pogadać z Jagodą i żebyście też mogli posłuchać, jak wygląda taki kurs medytacji, dlatego że on się cieszy taką ogromną popularnością na całym świecie. W niektórych krajach, takich jak na przykład Nepal, to trzeba czekać miesiącami, żeby dostać się na taki kurs. Dlatego, że po pierwsze, ten kurs jest nieodpłatny. To jest coś takiego wyjątkowego, szczególnie w tych czasach, gdzie za wszystko, jeżeli ktoś się czegoś nauczy, to zaraz chce pobierać za to pieniądze. A ten kurs tej medytacji jest przeprowadzany w takiej samej niezmiennej metodzie, podobno od ponad 2000 lat, że podobno Budda to nie odkrył, nawet oni mówią, tylko że on to ponownie przekazał. Do tej pory cały czas jest to przekazywane w niezmienionej formie i wszyscy uczą się medytować po to, żeby wyzwolić się od cierpienia. I chciałabym, żebyś powiedziała nam, jakie tam są zasady na tym kursie. Na pewno trzeba powstrzymać się od rozmawiania. Przez 10 dni oddaje się telefon, wszystko się oddaje, nie można nic zapisywać, no nie można się porozumiewać nawet gestykulacją z uczestnikami. Był podział na płeć, że mężczyźni oddzielnie i kobiety oddzielnie, no i też nie można patrzeć sobie w oczy, więc generalnie po prostu jest się samemu ze sobą. Oprócz tego powstrzymanie się od zabijania jakichkolwiek istot, czy jakieś komary, muchy, jakby no, wszędzie były takie kubeczki plastikowe, żeby móc sobie po prostu, albo pająki właśnie, no nie zabijać, tylko wypuszczać. I o ile ja byłam w listopadzie, więc jakby nic takiego nie było, to właśnie się zastanawiałam, jak u Ciebie w tym Nepalu, albo jak w ogóle w wakacje w Polsce to wygląda. No przecież komarów tam musiało być mnóstwo, bo to po prostu w lesie, w środku niczego, więc no na pewno nie było łatwo. U mnie było trochę łatwiej w tym listopadzie, bo musiałam tylko raz pająka wynieść, pamiętam. Jakiegoś karaluszka małego, ale nie było źle. Co jeszcze? Jakie jeszcze zasady? Nie można było z nikim rozmawiać oprócz nauczyciela. Z nauczycielem można było rozmawiać, ale trzeba było się umówić na rozmowę specjalną. I co jeszcze? Przypomnisz mi? Bo chyba powiedziałam większość.
No, no tak, większość powiedziałaś. Jeszcze tam jest taka zasada, że, nie, że trzeba się wstrzymać od jakiejkolwiek aktywności seksualnej. Tak, tak. Aha, jeszcze nie można brać żadnych środków odurzających, czyli jeśli ktoś ma jakieś nałogi, no to na ten czas żadnego palenia, od wszystkiego trzeba się powstrzymać. Ciekawe z tymi kubeczkami, w tych centrach, gdzie ja byłam, no to tam było dużo tych robaczków. My zazwyczaj je musiałyśmy taką miotłą wyprowadzać. Oni tam mieli takie zrobione strawy, no i tym po prostu poganiałyśmy, żeby wychodziły. No ale to super patent z tymi kubeczkami. I powiedz, jak wyglądał taki dzień? Jak wyglądał program takiego dnia w tym centrum? No więc, no ja tak jak wspomniałam, byłam w Polsce, w Dziadowicach. To jest w sumie dość nowy ośrodek, chyba ma 7 lat dopiero. Więc tam też, no warunki były bardzo dobre. Nie wiem jak u ciebie, to zaraz ciebie zapytam. Ale dzień chyba wygląda wszędzie tak samo. W każdym z tych ośrodków. Czyli rozpoczyna się gongiem, pobudką. Tak. O czwartej. O czwartej. 4:30 jest pierwsza medytacja, do 6:00. Później 6:30 pyszne śniadanie, do 8:00 jest przerwa, o 8:00 jest medytacja grupowa, bo są 3 medytacje grupowe, na których jakby każdy musi być, no a pomiędzy są medytacje albo w pokoju, albo też na sali już, no niby nieobowiązkowe, ale wiadomo, jak się jedzie na taki kurs, chce się skorzystać jak najwięcej, jak najbardziej wejść w siebie, więc no powinno się, tak jak mówił Golinka, czyli nauczyciel całej tej metody, który prowadzi Vipassanę, no żeby po prostu korzystać z tego i robić wszystko tak, jak jest w planie. No więc po śniadanku jest ta medytacja grupowa, godzinna z nauczycielem. Później są od 9:00 do chyba 11:00 właśnie medytacje w pokoju lub na sali i takie instrukcje też nauczyciel często daje, prowadzący. Później jest lunch, co ciekawe właśnie o 11:00 już, chociaż nie, chyba o 11:30, już nie pamiętam. Do 13:00 jest przerwa i ja zawsze w tej przerwie sobie spacerowałam po lesie obok, bo po prostu trzeba było jakąś aktywność uskutecznić. Mm-hmm. I to była dobra przerwa po obiedzie, żeby to wszystko strawić, no bo w sumie się cały czas siedziało, więc jedyne możliwości to były tak naprawdę pójście na medytację, żeby się poruszać, wrócenie do pokoju, no i pójście na obiad. Ja akurat miałam obiad, kuchnię bardzo blisko mojego pokoju, więc nie miałam gdzie chodzić. Później sobie spacerowałam po tym lesie. No i też co warto wspomnieć, nie można było spacerować ani się myć w trakcie właśnie godzin medytacyjnych, tych takich w pokoju teoretycznie. Czyli były wydzielone po prostu godziny, kiedy można było się myć, żeby nikomu nie przeszkadzać. No dobra, to po lunchu znowu była medytacja, godzinę, później 2 godziny znowu, od 16:00 do 18:00 znowu medytacja w pokoju lub na sali z nauczycielem, ale to też nie obowiązkowa. No i o 18:00 znowu wracamy, wszyscy się spotykamy i przed tą 18:00 była kolacja, herbata, czyli generalnie nie było kolacji jako takiej, ale dla uczestników starszych, uczniów, którzy już byli raz na Vipassanie, była właśnie tylko woda z imbirem i chyba woda z cytryną, a dla nas były owoce, każdy mógł zjeść po 2 owoce. Czyli taka bardzo lekki posiłek o tej 17:00. No i później po tej ostatniej medytacji grupowej były wykłady, czyli najciekawsza część, niektórzy mówią dnia, jakaś tam tradycja. Wykłady wideo z tym właśnie nauczycielem. Dokładnie, z tym nauczycielem Golinką, na którego wszyscy słuchali bardzo uważnie i te wykłady tak z 1,5 godziny trwały i on wyjaśniał, że o, gratulacje, przetrwaliście kolejny dzień. No i tak by tłumaczył w ogóle, o co chodzi w tej technice. Tłumaczył właśnie 8-raką ścieżkę, czyli czym jest ta Vipassana, jakby, że to nie jest powiązane z żadną religią, że to jest po prostu sposób medytacji. No więc to ciężko tutaj stracić 10 dni, ale... A powiedz, a te wykłady mieliście przetłumaczone na język polski, czy one były z napisami? Był lektor.
Aha, czyli mieliście okazję posłuchać w tle oryginalnego głosu Goinki, bo on ma taki bardzo przyjemny głos. Tak, i jeszcze zawsze ta jego żona taka obok, jak statua nieruchoma siedzi. Tak, dokładnie, dokładnie. Muszę ci powiedzieć, że dużo bardziej taki lightowy jest ten program w Polsce, czyli jednak to nie wygląda wszędzie tak samo. Dlatego, że z tego co policzyłam, no to masz obowiązkowe te 2 godziny rano i później jeszcze po godzinie, czyli masz 4 godziny takiej obowiązkowej medytacji dziennie. Zgadza się? Teoretycznie nawet 3, bo nie trzeba wstawać o tej 4 i iść na medytację. Czyli 3 są obowiązkowe, tak naprawdę grupowe. Czyli grupowe siedzenia, gdzie jakby no, uczymy się po prostu kolejnych tajników, techniki, to są 3 godziny. A reszta teoretycznie można robić, co się chce, no. No, to u mnie tak nie było. Ja na tych, których byłam właśnie w Nepalu, bo jeszcze może powiedzmy, że ten Goinka to jest Hindus, ale on mieszkał w Birmie i uważa się, że właśnie dlatego, że Birma jest taka jeszcze wciąż nieodkryta, że dzięki temu ta medytacja zachowała się, przetrwała taka nienaruszona właśnie w tej Birmie. To są takie kraje takiej kultury buddyjskiej, zarówno Nepal, jak i ta Birma. I oni do tego podchodzą w bardzo poważny sposób. Tam, gdzie ja byłam, my medytowaliśmy przez 11 godzin dziennie, wszyscy obowiązkowo. Jeżeli się nie przyszło, to wolontariusze szukali i przeprowadzali. Ja drugiego dnia zaspałam, no to przyszła dziewczyna, a jeszcze oprócz tego, że nie można rozmawiać, to też nie wolno mieć żadnego kontaktu, także kontaktu fizycznego, czyli nie można dotknąć drugiej osoby. Więc ta wolontariuszka przychodzi mnie obudzić i ona ani nie może mnie zawołać, bo nie może mówić, ani nie może mnie ruszyć, bo nie może mnie dotykać i obudzić. I ona ciągnęła za prześcieradło, żeby mnie obudzić. No, tak. Ja pamiętam, bo ja właśnie słuchałam twojego podcastu o tym, jak opowiadałaś, jak to było. Trochę się przeraziłam, bo jakby szukałam informacji, jak w ogóle wygląda taki kurs. Myślę, kurczę, właśnie, bo chyba opowiadałaś o tej sytuacji, o tym prześcieradle. Ale tutaj rzeczywiście w Polsce to też zależy, jaki nauczyciel ponoć się trafi. No bo za każdym razem jest inny nauczyciel. Akurat my mieliśmy nauczycielkę z Niemiec i ona była w sumie trochę lajtowa ponoć. Jakby w porównaniu do innych nauczycieli, którzy byli wcześniej, więc to chyba też po prostu zależy, kto się trafi. No i właśnie zależy od ośrodka, ale to ciekawe. A ile mieliście osób w grupie? Ile było kobiety na jednej stronie sali, mężczyźni na drugiej, tak? Tak, i też była taka przezroczysta płachta wisząca, w sumie nie wiem po co, ale żeby, nie wiem, przeglądać się sobie. chyba 50-60. Po 50-60 osób nas było. No to bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja właśnie słyszałam, że w Indiach są takie duże kursy, gdzie nawet ponad 100 osób jednej płci jest w grupie. I to dlatego właśnie zaletą tego Nepalu jest to, że oni mają takie małe centra i tam było chyba 16 osób w grupie. Tak, 4 rzędy po 4 dziewczyny i z drugiej strony po 4 chłopaków. I z pierwszego kursu jeden chłopak nie wytrzymał, chyba 3 dnia zrezygnował i z drugiego kursu 5 dnia zrezygnował, ale później mówili nam, że on miał jakiś wypadek i że on po prostu z bólu nie mógł usiedzieć, tak go bolała noga. No ale też jest opcja, że jeżeli ktoś nie chce siedzieć na podłodze, może poprosić o krzesło, no ale on z tej opcji nie skorzystał. A jestem ciekawa, czy u ciebie wszyscy dotrwali do końca? Chyba nie. Właśnie dziewczyna przede mną, która siedziała, bo tam w sumie naprawdę świetny jest ten ośrodek w Dziatowicach. Bo mówię o tym dlatego, że pamiętam, że ty w podcaście wspominałaś, że nie miałaś podpórek pod nogi i musiałaś sobie zwijać jakieś ubrania. Więc po prostu to mi tak utkwiło i właśnie chcę nadmienić, że w Dziatowicach bardzo dużo jest pomocy też. Mnóstwo poduszek medytacyjnych, w ogóle ten sprzęt jest naprawdę, jakby każdy ma do dyspozycji bardzo dużo pomocy. Mm-hmm. Czy właśnie podpórki pod nogi, czy właśnie mnóstwo podpórek jakichś bardzo różnych pod plecy. I takie małe krzesełka, i takie większe, i zwykłe krzesła.
I jakieś takie dziwne poduszki, takie nie medytacyjne, tylko jeszcze jakieś inne. Naprawdę dużo. Ale trzeba zapytać nauczyciela, czy można skorzystać z takiej pomocy, bo on może nie pozwolić. Nie pozwolił, pamiętam, jednej uczestniczce. Może któryś z takich tych powracających studentów. Może. Powiedz, jeszcze opowiedziałaś, że śniadanie jest tak wcześnie rano, o 6 rano, obiad jest też wcześnie o 11. Opowiedz, co było do jedzenia. Jakie jest menu na takim kursie, żeby móc tyle godzin medytować? No właśnie, co ciekawe, w sumie jedzenie jest naprawdę bardzo dobre tam. I no, też warto nadmienić, że kucharze też są wolontariuszami, czyli oni też są razem z nami na kursie. Też jakby przychodzą medytować, tylko że służą w kuchni. Serwer, to się nazywa serwerzy, tak. Jedzenie, no było na przykład śniadanie jaglanka, owsianka, gotowany taki duży kompot z jakimiś daktylami, gruszkami. Takie rozgrzewające, żołądek śniadanie, ale niezbyt ciężkie. Były oczywiście wegetariańskie wszystko. Było oddzielnie masło na przykład, czy tam ser, jak ktoś jadł jakiś nabiał, biały tylko. No to luksusowo tam mieliście. Tak, powiem ci, kiełki, masło orzechowe, w ogóle wszystko oddzielnie. Też były właśnie pieczywo chyba tylko orkiszowe. Ja akurat miałam w ogóle swoje jakieś tam suplementy, bo potrzebowałam zdrowotnie i też nie było problemu. Także bardzo jestem wdzięczna, że tutaj serwerzy, nie wiem, pozwolili mi, że każdego dnia z kuchni, z lodówki wyciągali mi takie rano. Miałam po prostu taką sakiewkę z suplementami i po prostu każdego dnia mi to wyciągali z lodówki. Także bardzo im byłam wdzięczna. Sobie tam brałam jakieś wspomagające rzeczy, bo potrzebowałam. Ale też wcześniej im jakby zakomunikowałam, że będę miała coś takiego i dzwoniłam, czy mogę, no bo teoretycznie no nic nie można przywozić swojego, prawda? Ale pozwolili mi, no bo można mieć jakieś właśnie leki czy suplementy zdrowotne. Powiem ci, obiady też były świetne. Naprawdę codziennie coś innego. Mnóstwo warzyw do wyboru, czy jakieś kasze, ryże. Jak ktoś nie jest bezglutenowy, to nie ma problemu. Tutaj kasza gryczana, tutaj jakiś makaron zwykły, tutaj jakieś curry. Także menu było naprawdę urozmaicone i powiem ci, że ludzie, ja widziałam, że po prostu tylko czekali na te posiłki. I ja trochę też. I nawet były desery, nawet nam robili ciasta. Wow! A mogliście sobie sami nakładać? Tak. I to był to też... w sumie błąd, powiem ci, dla niektórych może, nawet dla mnie, bo ja czasem za dużo jadłam. A Golinka mówił, nie najedajcie się do 100%, tylko do 80%, bo nie można medytować później, jak się jest z pełnym brzuchem. No a wiesz, ludzie, tak dobre było to jedzenie, że tylko dokładeczka, dalej. I jak siedzieliście, to siedzieliście odwróceni twarzami do ściany? Tak. Jak była ściana, to tak, ale były też stoliki, że się siedziało na przykład w 4 osoby, no to wtedy jesz i po prostu się nie patrzysz na siebie. Aha. To było najgorsze. Ja w ogóle nie siadałam wtedy w takich stolikach. Najbardziej lubiłam, były takie przy oknach stoły. No to po prostu się patrzysz za okno. No to było najlepsze. Ale te stoliki przy ścianie to były najgorsze. Chociaż w sumie jedzenie do ściany, nie wiem, jakoś może lepiej niż jedzenie z kimś naprzeciwko, gdzie nie możesz się spojrzeć. A u was jak? No u nas było tak, że jak wchodziliśmy do tego ośrodka, to tak jakby losowaliśmy sobie numery. I my z tymi numerami zostaliśmy przez cały kurs. Wszystko, co oddaliśmy, było zamknięte w skrzynce z tym właśnie numerem. Później, jak weszliśmy do tej sali, do tej jadalni, to tam wszystkie miejsca były opisane numerami. Codziennie siedział się w tym samym miejscu. Ja tak jak wchodziłam, to sobie myślałam, że tylko proszę to przy oknie, nie przy ścianie. I na szczęście miałam 2 razy to przy oknach. Oj, to dobrze. I tak samo było na sali medytacyjnej. Codziennie siedzieliśmy na tych samych miejscach. W ten sposób bardzo szybko od razu dało się właśnie zorientować, kogo brakuje i znaleźć tą osobę, bo pokoje też były tak samo ponumerowane. I byłyśmy po 2 osoby w pokoju. A u was po ile osób? A, no to u nas właśnie każdy miał swoją tą celę, więc to też jest super, że wiesz, no po prostu naprawdę warunki są bardzo dobre.
do takiego odosobnienia. Bo dwie osoby były w tej jakby komórce, bo się wchodziło jakby jedne drzwi, no i masz jeden pokój po lewej, drugi po prawej. Więc jakby no w dwie osoby w tym takim mieszkanku, ale jedna osoba w pokoju. No i też była łazienka w pokoju. Pokoju każdy miał łazienkę. Tak, każdy miał. Niesamowite. Oczywiście u nas takich luksusów nie było. Mieliśmy jedną łazienkę na te 16 osób. Tam chyba były dwa prysznice i oczywiście tylko zimna woda. No ale też pewnie inna temperatura niż u nas w listopadzie. Było w ogóle już na koniec 0 stopni. Także przymrozek nam się trafił jeszcze na koniec. A powiedz, jak u ciebie to jedzenie, bo mnie ciekawi. No jedzenie Nepalczycy mają, dla mnie jest dziwne to jedzenie. Na przykład jak przyjechaliśmy pierwszego dnia, dostaliśmy na kolację popcorn. U nich popcorn to jest danie. I na śniadanie często były też takie prażone, znaczy nie, to nie prażone, nie, takie bardziej takie dmuchane, to się, jak to się nazywa po polsku? Dmuchany ryż? No prażony ryż, no, jest coś takiego. No, coś takie, i oni mają dużo różnych właśnie takich przekąsek, suchych i lekkich. I ja bardzo tego nie lubię, a oni to właśnie jedzą na śniadanie. I obiad jest olbrzymi, ale my nie mogliśmy sobie sami serwować. Wszystko serwowali wolontariusze, my nie mogliśmy na nich popatrzeć. Nie można było w oczy nikomu patrzeć, tak samo tym wolontariuszom. Więc tylko się podchodziło i ten talerz się podsuwało. I tyle, ile ci nałożyli, można było jeszcze raz podejść pod okładkę. Ale tylko raz można było sobie podejść. I tego jedzenia nie było takiego przypychu. Na przykład często zdarzało się tak, że jak za drugim razem się podchodziło, no to dostawało się ryż gotowany już na obiad. I czapaty, i to są takie ich chlebki okrągłe jak naleśniki. Ale ja tego nie jadłam, bo to jest, ja wtedy nie jadłam glutenu. Więc ja jadłam ten ryż i takie curry warzywne, zazwyczaj z soczewicy, a drugie było ziemniaczane. I oni jedzą bardzo mało surowych warzyw. To był zawsze dla mnie największy problem, bo w Nepalu sałatka to jest dwa plasterki ogórka i dwa plasterki surowej marchewki. I to jest zawsze sałatka, taka jak standardowa. I zdarzało się tak, że jeżeli na przykład przyszłam ostatnia na ten obiad, to już nawet nie wystarczyły dla mnie po dwa plasterki tego, bo osoby z zagranicy nie zdawały sobie sprawy, że u nich to tak wygląda i na przykład ktoś sobie wziął 6 plasterków tego ogórka, czyli zawierał 3 porcje. Tak, w ich rozumowaniu. Ale mówisz, że nie można było samemu sobie nakładać. Nie można było samemu nakładać tych gorących rzeczy i ta sała, ten kalesz tych ogórków i tych marchewek stał na końcu. Zazwyczaj były 3 osoby i te 3 osoby serwowały łyżkami, 3 wolontariuszki, albo nawet 2. Jeżeli jedna miała jakąś inną misję, no to były tylko 2. Także one nie były w stanie wszystkich tych misek wyserwować i tą sałatkę dawały, że trzeba było sobie samemu nałożyć. Ale jedzenie też ogólnie było bardzo, bardzo dobre. Ja nie byłam tam głodna rano do południa, ale wieczorem byłam już. Dla mnie to nie było wystarczające. Tam było nie jeden owoc, nie, ty mówiłaś, że 2 były, a u nas było pół. O matko. Pół, dostawało się pół jabłka, pół mango. Mango to nawet 1/3, jak było mango. I znowu taki malutki spodeczek tych ich prażonych ryż, prażony ryż albo jakieś inne dziwne rzeczy. No dla mnie to ani nie ma smaku. Ja to w ogóle zazwyczaj zostawiałam, bo nawet sama ta tekstura, ja nie lubiłam tego. Także często chodziłam tak. Głodna i to było dla mnie wyzwanie naprawdę. Ta dieta i to siedzenie. My, tak jak mówiłam, nie mieliśmy możliwości, że możemy sobie siedzieć u siebie w pokojach, tylko te 11 godzin siedzieliśmy codziennie na sali z tymi przerwami i mnie naprawdę wszystko bolało i ja chciałam się rozciągać, ćwiczyć jogę i ćwiczyłam. I na jednym i na drugim kursie chcieli mnie wyrzucić. Za to ćwiczenie jogi, bo ten nauczyciel mnie przyłapał, że ja za budynkiem sobie ćwiczę jogę taka rozłożona na ziemi, no i on mi powiedział, że nie mogę. I ja nie posłuchałam, następnego dnia znowu poszedł i sprawdził, czy ja tam jestem, no i byłam i wtedy mi powiedział, że mnie wyrzuci za nieposłuszeństwo.
Ale poprosiłam i już więcej nie ćwiczyłam i mnie nie wyrzucili. Okej. No dobrze, a ty przypomnij, gdzie byłaś na drugim kursie? Ja byłam na obu w Nepalu, w jednym byłam właśnie w górach, a na drugim byłam już w parku narodowym. To tam był fajny klimat, mnóstwo ptaszków. To właśnie fajne, że oni na takich odludziach robią te centra, ale jestem pod wrażeniem, jak w Polsce zadbali o to, żeby się tak zatroszczyć o tych kursantów, bo tylu pomocy opowiadasz, że tyle, ile tam jest takich, jakby to nazwać, ulepszaczy. Tak. No. Tylko ci przerwę, że właśnie z całego świata ludzie przyjeżdżają do Polski. Na tym kursie naprawdę było dużo osób z zagranicy, więc chyba po prostu ten ośrodek w Polsce jest znany z tego, że jest właśnie taki niezły i przystosowany rzeczywiście, żeby w 100% w jakichś takich komfortowych warunkach po prostu, nie takich ekstremalnych, wejść w to odosobnienie 10-dniowe w Vipassanę. Więc to też nie jest taki szok. Ja trochę właśnie po przesłuchaniu twojego podcastu się przestraszyłam. I myślę, o matko, 11 godzin dziennie i w ogóle... Nie, więc na szczęście nie było tak w Polsce. I też ja zgłosiłam, że mam jakieś zdrowotne rzeczy i po prostu, że będę potrzebować jakieś tam swoje właśnie leki, tak jak wspomniałam, czy suplementy. No i też ta nauczycielka bardzo się o mnie troszczyła, wzywała mnie tam codziennie do siebie, jak ja się czuję. Powiedziała, że nie muszę przychodzić na wszystkie medytacje, jak się będę źle czuła, że mogę być w pokoju albo mogę, nie wiem, coś sobie odpocząć, wtedy nie medytować, więc... Naprawdę, chociaż było tak, jak mówiłaś, u ciebie 16 osób, a u nas 60 kobiet, no to miałam wrażenie, że jakby no, troszczą się o każdego i też po prostu tak obserwują każdego. Ktoś widać było, nie wiem, że się gorzej czuje, to też ta koordynatorka zawsze podchodziła i pytała. Bo była koordynatorka, która też jakby mogła z nami rozmawiać w razie czego. No i powiedz, czy... co czujesz po takim kursie? Czy czujesz, że coś w twoim życiu się zmieniło? No już teraz trochę minęło czasu, ale jak wróciłam, to rzeczywiście czułam się, jakbym miała jakąś białą szatę na sobie. Po prostu, że nie wiem, ktoś mnie codziennie naprawdę obmywał jakąś wodą święconą. Ja sama siebie obmywałam każdego dnia, prawda, medytując tyle i wchodząc w oczyszczanie po prostu tego umysłu z niepotrzebnych rzeczy, więc naprawdę po kursie, no niesamowicie. Później też, no, starałam się praktykować, chociaż praktyka po kursie wygląda tak, że jest, no po prostu trzeba medytować rano i wieczorem po godzinie. No więc w naszej rzeczywistości jest to niezbyt łatwe. No po prostu na takim kursie no, żyje się jak mnisi i mniszki, więc no, jest wszystko przystosowane, żeby jednak praktykować tyle godzin. Jest to łatwe, jak się wraca do rzeczywistości, no to jest trudno. Także teraz jesteśmy w styczniu i ja właśnie miałam ostatnio dużo jakichś zmian, jakichś przeprowadzek i nawet 5 minut chociaż, żeby rano pomedytować, to już zupełnie zmienia jakby dzień i jakby jestem w tej praktyce cały czas, no ale już 2 godziny, no zeszłam z tego, no nie dawałam rady. Ale chcę wrócić, bo tęsknię za tym stanem. I w ogóle już chcę też wrócić na kolejną Vipassanę, już też właśnie myślę, czy w Polsce, czy nie w Polsce, bo to jest na niesamowite przeżycie, no ludzie tam, tego co rozmawiałam, bo 10 dnia już mogliśmy rozmawiać, tego, o tym nie powiedziałyśmy. Tak. Tego dnia już mówi, no to tam ludzie byli, no ja już jestem 8 raz, ja już jestem 12 raz. Także niesamowite w ogóle, że właśnie wracają cały czas i chcą tego doświadczyć. I czujesz, że ta technika pomaga ci tak, może ja nie lubię tego słowa kontrolować, ale czy pozwala ci szybciej wracać do takiego stanu równowagi? W ogóle, czy uważasz, że osiągnęłaś stan swojej własnej równowagi? No to ciężkie pytanie, bo tak jak się uczymy na tej medytacji, na Vipassanie, że jakby wszystko się zmienia w każdej chwili, jakby nic nie jest trwałe. To właśnie Goenka powtarzał, anicca cały czas, czyli nic nie jest trwałe. No więc jakby te stany też, prawda, przemijają. I nie ma się co przywiązywać. Jednego dnia właśnie medytowałam, już myślałam, że po prostu no jestem, no niesamowicie, już wszystko poczułam.
że po prostu to jest to. A wieczorem tego samego dnia, no po prostu była tragedia jakaś. No, ani się nie mogłam skupić. Disaster po prostu. Powiedziałam tej nauczycielce, bo byłam u niej później właśnie z pytaniem. I ona się zaczęła śmiać, że to właśnie na tym polega, że jakby jednego dnia masz, że jest super, a drugiego dnia jest beznadziejnie. I jakby no, chodzi o akceptację tego, więc ja się dużo nauczyłam o akceptacji każdego stanu. I to jest, myślę, bardzo wyzwalające właśnie. To jest klucz chyba tego. Nie wiem, co ty uważasz. Na pewno to, że taka autoobserwacja pozwala nam wyłapać ten mechanizm, kiedy my wpadamy w taki schemat, który w jakiś sposób nas krzywdzi. I właśnie, tak jak powiedziałaś, to życie jak mnich, tyle czasu na tą medytację, to jest, myślę, że dzięki temu możemy właśnie to, temu wszystkiemu się przyjrzeć, bo nawet jeżeli medytowalibyśmy te 2 godziny dziennie w domu, to myślę, że to zajęłoby chyba lata, żeby dojść do takich wniosków, do jakich możemy dojść w ciągu tych 10 dni. I nawet takie uważam, że nawet wyłapanie takiego pojedynczego zachowania, zrozumienie, że skąd się bierze jakieś pojedyncze cierpienie, czy jakaś pojedyncza, no nawet jakiś smutek, że jak to działa, żeby zrozumieć, że tak jak też powiedziałaś pięknie, że przywołałaś to słowo Anicze, że wszystko jest, jak ty powiedziałaś, nietrwałe? Tak, wszystko przemija. A wszystko przemija, no bo ja zawsze zastanawiam się, jak to przetłumaczyć po polsku. Ja mówiłam niepermanentne, że wszystko przemija i że nie ma się co do tego przywiązywać, nie ma co się zbytnio ekscytować, ale też nie ma się co zbytnio załamywać, bo Pantarej, wszystko płynie. I no ja jestem ciekawa, czy komu byś poleciła taką medytację? Bo ja też to mówię, że ja wszystkim polecam, a każdy się śmieje, że nigdy by nie poszedł. A ty teraz opowiedziałaś o takiej bardziej lightowej wersji i komu byś ją poleciła? No, jakby no lightowa, w sensie w porównaniu do tego, gdzie ty byłaś w tym Nepalu, to rzeczywiście lightowa. Komu bym poleciła? No, każdemu, kto czuje, że chciałby po prostu poznać siebie po prostu i wejść w siebie głębiej i zrobić sobie taką operację na umyśle. Jak Goinka mówił, że to jest operacja na umyśle, no bo po prostu nie masz bodźców żadnych. No, oprócz instrukcji medytacji i no życia, możesz obserwować naturę, nie wiem, po prostu jesteś sama ze sobą, więc no to jest naprawdę piękne i ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że w ogóle się dostałam tam, bo się dostałam za drugim razem, a wiem, że niektórzy w ogóle po 20 razy próbują i się nie mogą przebić przez długą listę chętnych, także no każdemu, kto jest po prostu gotowy na to, żeby siebie poznać bardziej i żeby poznać technikę, która tak naprawdę pomoże w życiu bez cierpienia, no bo to o to chodzi. Bo tak jak Goinka mówił, cierpienie się bierze stąd, że jakby mamy pragnienie i mamy też niechęć do wszystkiego tak naprawdę. A możemy się tego pozbyć, możemy nie mieć ani tego, ani tego i być po prostu w równowadze i jakby akceptować wszystko, co jest. No jest dużo łatwiej w życiu. To powiedz mi jeszcze na koniec, co, jeżeli miałabyś wybrać taką jedną, jakąś, jak takie jedno podsumowanie, co ci się najbardziej z tego kursu podobało? Kurczę, no jednej rzeczy nie mogę wskazać, ale... Jedzenia też nie mów, coś innego. Jedzenie mi się podobało, tak. Wiesz co? To, że można było obserwować naturę, bo to generalnie chodzi o naturę też, jakby w tym kursie i cała Vipassana polega jakby na prawach natury, więc to, że tam był las, że był właśnie wydzielony teren, gdzie mogliśmy spacerować, obserwować, no i to był czas grzybów, jesień. W ogóle tam było mnóstwo muchomorów i to było niesamowite obserwować codziennie te muchomory. I to nie tylko ja tak miałam, z czego, co się później dowiedziałam, że też inne osoby tak miały, że codziennie obserwowały właśnie jakieś ulubione muchomorki, te grzybki, jak one się zmieniają. Albo w ogóle właśnie jakieś liście jak opadają, albo w ogóle jak pogoda się każdego dnia zmienia. I też można było, nie wiem, jakoś analogicznie po prostu odnieść się do tej natury i do tych wykładów, które słyszeliśmy, czy do jakiegoś swojego życia.
No i to, że po prostu nikt nie przeszkadza, nikt tak naprawdę jest, wszyscy są, jesteśmy ze sobą i robimy to razem, co było też super, o, to jest ważne, że robimy to razem i tak naprawdę się wspieramy w tym duchowo, mentalnie, bo jesteśmy, no nie wiem, w jednej sali, jemy razem i to było super, na pewno bardzo pomagało być w tym procesie i też, żeby, nie wiem, nie uciec stamtąd. I tego 10 dnia byłaś bardziej smutna, że się już skończyło, czy bardziej szczęśliwa, bo już byłaś zmęczona? No już cieszyłam się, że koniec, ale nie byłam jakby smutna. Bardzo mi się podobało to doświadczenie i o dziwo nie miałam jakichś problemów z plecami, a myślałam, że będę miała, więc mi się dobrze się działo i akurat nie korzystałam z tych pomocy. Jakoś tak, nie wiem, tylko czułam straszny prąd w lewym barku. Przez 10 dni, ale właśnie próbowałam to zaakceptować i się udało, już później nie czułam. Tak jak ty mówiłaś w podcaście, że już później nic nie czułaś. Ja jeszcze chciałam się wcześniej zapytać i zapomniałam, no to już naprawdę ostatnie pytanie. Czy mieliście takie zalecenie, żeby siedzieć minimum godzinę bez ruchu? Tak, ale to po czwartym dniu dopiero. Aha. I wytrzymałaś tą godzinę bez ruchu? Tak, to było też niesamowite. To mi się też podobało. O, to jest kolejna rzecz, która mi się podobała. Że właśnie przez pierwsze 4 dni uczyliśmy się anapany, czyli tej techniki, żeby skupiać się na nosie najpierw, a nie na całym ciele, co później vipassana polega na skanowaniu już całego ciała. Więc do 4 dnia można było się kręcić. Każdy zmieniał pozycję po prostu i to było okej, ale z drugiej strony no każdy się ruszał, więc też ciężko się było skupić, a już po 4 dniu było to siedzenie z silną determinacją, czyli właśnie pamiętam, że wywiesili taką wielką tablicę i było napisane, co to znaczy to siedzenie z silną determinacją, czyli po prostu trzeba było się starać, żeby wytrzymać no bez ruchu tą godzinę, tak jak powiedziałaś. No i oczywiście ja widziałam, no nie można było się patrzeć, ale ja widziałam po ludziach, że wszyscy myślą, matko, jak tą godzinę, szczególnie nowi ci uczniowie, jak tą godzinę wytrzymać. I ja też myślałam, nie no chyba żart, ale wiesz, no później przyzwyczajasz się i jakby masz tą naprawdę determinację, że oczywiście, nie wiem, jak umierasz i nie wiem, noga ci zdrętwiała, że już po prostu nie masz krwi, wszystko tam sine. To można się ruszyć. Niektórzy też wstawali, jak mieli jakiś atak kaszlu czy coś takiego. No ale chodzi o jakby no, po prostu wewnętrzną determinację i to mi się bardzo podobało, bo ja dzięki temu właśnie doświadczyłam tego, że mogę. Że w ogóle nie ma nic tak naprawdę, czego bym nie mogła zrobić. To znaczy, jak już mam tą determinację, to się to dzieje po prostu. I to było takie wow, wytrzymałam godzinę, wiesz. Pierwszy raz, drugi raz i później to już było normalne, że się nie ruszyłam na przykład, no. Nie wiem, jak u ciebie to wyglądało. No, to była dokładnie ta sama wiadomość, że jak to pierwszy raz wytrzymałam, to mi się już wydawało, że ja już mogę wszystko. Tak, dokładnie. Pokonałam wszystkie limity fizyczne swojego ciała, ból już dla mnie nie istnieje. Tak. Od tej pory mogę wszystko. No, aż normalnie się wzruszyłam, jak słuchałam o tym, bo to wszystko poczułam znowu w sobie, ten pierwszy raz godziny bez ruchu. Tak. Taka duma po prostu. Tak. Taka wdzięczność, kurczę, jednak się da. Tak, nie może, można wszystko. Wiele rzeczy można sobie kupić, ale coś takiego to jest taki wysiłek fizyczny, i taka właśnie determinacja, taka praca nad sobą, to jest coś takiego bezcennego i ta duma później to jest coś, czego nie można porównać do takich rzeczy codziennych. Dokładnie. Oczywiście no później w normalnym życiu jest trochę trudniej. W sensie na przykład mi wysiedzieć teraz godzinę, no to już trochę się zaczynam kręcić, bo nie jestem jakby w tym trybie, prawda? W tym kursie 10-dniowym już. Oczywiście staram się, no ale jest to, tak jak wspomniałam, jednak w grupie jest zupełnie inaczej. Bo też po prostu czujesz, że wszyscy się starają tak naprawdę i masz no, wsparcie to mentalne. A samemu to tak, no wiadomo jak to jest. Jest dużo, dużo trudniej, a jak się uda, to już w ogóle trzeba być z siebie bardzo dumnym.
Tak, jest dużo, dużo wymówek, jak się jest w domu, ale nawet te 5 minut, jak siądzie się rano i że się uspokoi wieczorem, to inaczej się czujemy. Inny mamy tok myślenia, to się wszystko uspokaja i łatwiej jest zasypiać, łatwiej jest funkcjonować w ciągu dnia. Dla mnie ciężko mi jest uwierzyć, skoro medytacja jest tak skuteczna, skoro medytacja jest darmowa, dlaczego tak mało osób wciąż z niej korzysta? No już po dzisiejszym live myślę, że coraz więcej. No, ja też tak myślę, nie mogę się doczekać, żeby dać do posłuchania naszej rozmowy moim znajomym, którzy nie mają Instagrama, a którzy właśnie bardzo chcieliby wybrać się na tą medytację w Polsce, ale właśnie oni się troszeczkę przestraszyli moich historii, dlatego bardzo się cieszę, że opowiedziałaś, że nasza Polska, nasze polskie podejście jest takie bardziej, no bardziej lightowe, inaczej nie mogę tego nazwać. Także bardzo dziękuję Ci, że nam o tym opowiedziałaś i dziękuję naszym słuchaczom, którzy byli przez cały live i którzy się tutaj przewijali. Tak, dzięki. A może tylko jeszcze przerwę, że może byśmy powiedziały, jak ktoś nie wie, nie wiem, gdzie się zarejestrować, na jakiej stronie i jak to śledzić. Możemy dodać link, to jest dhamma.org strona. Tak, tak. No to ja dodam ten link w opisie. Jeżeli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, to też będzie można zadawać w komentarzach i odpowiemy. No i też warto chyba wspomnieć, że później można służyć na takim kursie, jak już się ukończyło jeden. I to jest właśnie... Aha, no jeszcze przecież nie powiedziałyśmy, że to jest darmowe, co jest bardzo istotne. Czy powiedziałyśmy? No, że nie ma za to opłaty, mówiłyśmy na początku, no, ale to też, no nie nazwałabym tego darmowym, bo to jest na zasadzie dotacji. Tak. No, ja to rozumiem tak, że my naszą dotacją, tyle ile możemy od siebie dać, tak jakby zapewniamy miejsce dla osoby, która przyjdzie po nas i że to wszystko, co my dostaliśmy, to jest dlatego, że ktoś przed nami zostawił tą dotację. Tak. Czyli tak nie jest darmowe, ale chodzi o to, że nie ma jakiejś wyznaczonej opłaty, tylko właśnie to jest taka dobrowolna ofiara, ile każdy może w danym momencie. Tak, u mnie nie zdarzyło się, żeby ktoś nic nie zostawił, wszyscy zostawiali. Aha, czyli u Ciebie to było tak, że się płaciło od razu jakby tą darowiznę? Nie, to od tego ostatniego dnia, jak już wychodziliśmy, jak każdy odbierał tą skrzyneczkę, te swoje rzeczy, no to dostawał kopertę i w tą kopertę mógł włożyć ile chciał i tą kopertę się odkładało na stole przed wyjściem. A to fajnie, bo u nas było właśnie tak, że w sumie powinni coś takiego zrobić, bo ja uważam, że w Polsce jest tak może za bardzo... No, bo jest tak, że po prostu ustawia się stolik i jakby jest tam dwójka ludzi, która zbiera opłaty, jakby właśnie te darowizny i można też kartą zapłacić albo właśnie gotówką, ale no to polega na tym, że trzeba jakby tam podejść, no i wtedy jakby wiesz, no, jakby wszyscy widzą. To w tym pierwszym, w którym byłam, teraz sobie przypomniałam, że rzeczywiście też tak było. I też mi się to nie podobało, bo to nie jest takie anonimowe i widziałam, że dużo osób się tam zaczęło chować po kontach, bo pierwsze osoby ruszyły te, które chciały najwięcej zostawić i to było tak ostentacyjnie zrobione, a właśnie później te inne czuły się już skrępowane. Ale ja zastanawiałam się, czy to nie jest właśnie po to, żeby może nie dopuścić, że ktoś chciałby jednak cichaczem pominąć ten etap, tylko właśnie to jest tak oficjalnie zrobione, żeby ludzie zrozumieli, że to jednak, że to nie jest za darmo, tylko że to jest ofiara taka dobrowolna, ale tak. O, jednak jest ta ofiara. No ale u nas, ja nie zapłaciłam na miejscu, ja po prostu później zrobiłam przelew, więc no tak też można było. Ale oczywiście, ja powiedziałam o tym darmowe, chodzi o to, że jak ktoś nie ma w ogóle kasy, no to może po prostu później służyć na takim kursie i to też będzie jakby ofiara. Tak, no to też to powiedziałabym, że to jest właśnie największa ofiara, bo tak. pieniądze to nie jest tak wartościowa rzecz jak właśnie ofiarowanie swojego czasu i cały ten kurs służenie.
Także dobrze, że o tym opowiedziałeś i też cieszę się, że powiedziałeś, że ty już myślisz o tym, żeby iść jako serwant, po polsku mówisz, że to nazywają? Serwer chyba, no coś takiego. Serwer. To się chyba mówi w ogóle dana. Pamiętasz to słowo? Właśnie Goinka mówił, że to jest dana, że właśnie służenie, tak darowanie siebie i to jest właśnie w ogóle najpiękniejsza rzecz, którą można tak naprawdę dać za taki kurs. No i to zgadza się, ale jak ktoś nie ma czasu na kurs, to nawet można później robić jakieś rzeczy dla ośrodka. Oni tam przygotowali na sam koniec prezentację, co można robić, jak można się zaangażować. Jak ktoś nie ma czasu na służenie na kursach 10-dniowych, są 3-dniowe, bo są jakieś 1-dniowe. Albo można w ogóle, nie wiem, dostać jakąś jedną grządkę w ogródku do pielenia. Albo w ogóle jakieś internetowe rzeczy do zrobienia na stronie fundacji, czy tam właśnie jakieś takie proste rzeczy online. Także można tak też służyć i im pomagać po prostu, no bo oni wszyscy tam działają i te wszystkie ośrodki wolontariacko, więc tak też można się zaangażować. Tak, dokładnie. To wszystko działa, że nikt tam nie dostaje żadnej zapłaty, nauczyciele, pracownicy, wszystko to jest na zasadzie wolontariatu. Ja zostawałam jeszcze po kursach i pomagałam sprzątać później te nasze pokoje. Tak. No właśnie, a jeszcze o sprzątaniu warto powiedzieć, że trzeba posprzątać pokój na koniec swój, tak jak się go zostało, zostawić po prostu. No to u nas tak nie było. U nas dużo osób od razu uciekło i właśnie tylko kilka osób zostało i sprzątało wszystkie pokoje. No co ty? O kurczę. No nieźle. A jeszcze co warto wspomnieć, za krótkiego live'a mamy, mi się wszystko przypomina. No to dalej, opowiadaj. Po prostu w Polsce jest, oni też mają w ogóle jakiś taki świetny system wody, czyszczenia, kanalizacji, że jakieś takie eko bardzo. No i właśnie prosili, żeby przywozić bardziej takie eko rzeczy do mycia, czy tam jakieś szampony, czy płyny. Bo oni mają bardzo wrażliwy ten system kanalizacyjny. Tak samo do sprzątania te wszystkie środki, to raczej jest ocet i soda oczyszczona, że jakby nic więcej się za bardzo nie używa. I właśnie w każdym pokoju były takie rzeczy i też fajnie się to obserwuje, że tak myślą przyszłościowo i no i że tak, taki ośrodek po prostu no tak dba o środowisko. No i też uczy innych, prawda? No bo nie każdy wie, że można posprzątać sodą i octem. Nie wiem, łazienkę, prawda? Więc fajnie. I też to wszystko później było opisane. To służy do tego, to do lustra użyj. Cała instrukcja, jak posprzątać pokój, jak ktoś nie wie. Co do kibelka, co do, prawda, nie wiem, prysznica. Także można się nawet czegoś nauczyć o sprzątaniu na Vipassanie. No to jest świetne. Bardzo mi się podoba, że sobie o tym przypomniałaś. No tak. To jest bardzo fajne, że to tak zorganizowali. I było napisane w kilku językach? Tak, w 3 albo w 4. No, były takie chyba kartki wydrukowane w pokojach. Nawet jak złożyć łóżko, ścielić prześcieradło i tam wszystko. Ta instrukcja. Te kursy w sumie się dzieją cały czas. Nie wiem jak w Nepalu, ale w Polsce jakby cały czas jeden po drugim, że jak skończył się nasz kurs, to my sprzątaliśmy i ponoć za 2 dni, czy tam dzień później już miał się zacząć kolejny 10-dniowy, czy tam 3-dniowy. No i że też trzeba śledzić tę stronę i trochę, nie wiem jak u ciebie to było w tym Nepalu i jak się w ogóle rejestrowałaś, ale w Polsce no dużo jest właśnie chętnych i trzeba być, o 18 chyba są te rejestracje i trzeba być gotowym o tej 18, równiutko kliknąć, szybko napisać i czekać na zgłoszenie, na wiadomość od nich, czy się dostało, czy nie. No i tak co chyba 4 miesiące wcześniej, czy 3 nawet są te rejestracje, więc dość wcześnie. Pamiętam, że były głosy, ludzie mówili, że trochę za wcześnie, że powinno to być, nie wiem, z 2-miesięcznym wyprzedzeniem, a nie tak półrocznym, czy 4-miesięcznym, bo nie wiadomo, co się będzie robić, no ale tak robią. Nie wiem, jak u ciebie w tym Nepalu się zarejestrowało. Tak. Tam też były właśnie 3 miesiące wcześniej, ale ja słyszałam historię nawet od osób, które mówiły, że kiedyś to inaczej działało, że oni się nawet właśnie pół roku wcześniej rejestrowali.
Ja na jedną się rejestrowałam właśnie te 3 miesiące wcześniej, a ja na drugą, zaraz jak się dowiedziałam, no to ja znalazłam to centrum. Oni powiedzieli, że tam nawet listy rezerwowej nie ma, na te 3 następne miesiące mają wszystko zabukowane. A ja im opowiedziałam moją sytuację i powiedziałam, że mi tak bardzo zależy, że ja nikomu tego nie życzę, ale jeżeli ktoś, komuś coś wypadnie i ktoś nie przyjedzie, no to ja mieszkam godzinę od tego centrum i ja przyjadę, jak tylko oni na mnie zadzwonią. I ta sytuacja dla mnie się przydarzyła. Że w dzień rozpoczęcia kursu, ojejku, wyświetliło się, wiesz co, że chyba wyłączy nam live'a, wyświetlił mi się zegar i odliczenie czasu, że zostało tylko 1,5 minuty. No, aha, także mi się udało, także ktoś zrezygnował, nie przyjechał, nie powiadomił, że nie przyjedzie. Oni do mnie zadzwonili w dzień kursu i ja dojechałam tak z listy rezerwowej. Niesamowite, no to też tak miało być. Tak miało być. Nie mogę uwierzyć, że Instagram wprowadził jakieś ograniczenia. To może zapisz go, bo nam go usunie, nie wiem. Jak to no się to rozwija. Dobra, no to zapisuję. Dziękuję Wam, że byliście. Wszystkiego dobrego, Jagoda. Jesteśmy wszystkiego dobrego. Bardzo. Bardzo Ci dziękuję, że o tym opowiedziałaś. To są super cenne informacje dla wszystkich, którzy przestraszyli się po moim podcaście. Tak, dokładnie. No, pozdrawiam. Pozdrawiam Cię. No, pa, pa. Dzięki wielkie.